okej! Brawo! Panie Andrzeju, po raz pierwszy spotykacie się na morsowaniu organizowanym przez Zawiercieński Klub Morsów, działający przy oddziale WOPR Zawiercie. Proszę powiedzieć więcej o tej imprezie. Pierwsza impreza zorganizowana 2 lata temu na zbiorniku wodnym tutaj w Siemczycach przy okazji szkolenia lodowego wspólnego z Pasażu Pożarowego z wszystkimi służbami ratowniczymi w Krajowym Systemie Ratowniczym. Kolejne szkolenie odbyło się w tym roku, 3 tygodnie temu na zbiorniku w Porębie. Było to szkolenie lodowe, również połączone z morsowaniem, ponieważ jest to jak gdyby okazja przy szkoleniu lodowym pokazanie, że osoba, która również bez pianki może wejść do wody, może tam ileś minut poprzebywać. Nic się nie dzieje, a nawet wręcz przeciwnie, pobudza to organizm do uzdrowienia. Wydzielają się endorfiny, tak zwane hormony szczęścia. Organizm, wszyscy wiemy, jest to nie wiadomo, że osoby, które się zażywają tych kąpieli zimowych, są bardziej uodpornione na różne choroby, wirusy. Jest to łatwo zauważalne, ponieważ na pierwszym naszym spotkaniu było około chyba 6 osób. 3 tygodnie wcześniej w Porębie kąpało się 7 osób, a teraz się kąpało około 20 osób. Mamy pierwszych chętnych podczas kolejnego zawiercieńskiego morsowania. Panie Grzegorzu, kto może brać udział w takich zabawach jak morsowanie na zalewie w Siemoszycach? W zasadzie, tak jak mówię, nie ma tu jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. Tak jak widać tutaj nasze dzieci, czyli dziecięca sekcja ratownicza, którą szkolimy nie tylko w pływaniu, w ratownictwie. Tak samo i te dzieci spróbują tutaj w zasadzie po raz pierwszy, nie? Bo chcą zobaczyć, doświadczyć tego na własnej skórze, jak to wygląda. W zasadzie przeciwwskazań nie ma. Wchodzą dzieci, wchodzą dorośli, starsze osoby, wiadomo, muszą w pewnym stopniu zahartować się wcześniej, żeby do tej wody nie wejść, tak jak to się mówi, z biegu, jak to się mówi, trzeba się przyzwyczaić, trzeba zrobić jakiś wstępny trening, bieg, rozgrzać ciało i dopiero stopniowo wchodzić do wody.